Cześć, witajcie, jestem Myczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2. Miałem ustawić tego zastronnego zegarka CK, na którym puszczam czas na każdej serii od prawie początku kanału. Wcześniej jakoś miałem go w dupie, bo no właśnie. Udało mi się tu wejść. Co się okazuje? Tak, to widać, a ja na to nie zwróciłem uwagi. To jest punkt, to co teraz strzelam, to jest punkt, za który można było wszczepić linkę. Przeleciałem tutaj, po jakichś 30 próbach w końcu tu trafiłem i w tej skrzyni była notatka, którą właśnie będziemy słuchać, a dokładniej dziennik losowego biegacza część 6. Więc gdzie to jest? Losowego biegacza wpis 8, wpis 6, 4, 1. Za kogo Frank się uważa? Z jednej strony gada tyle o moim potencjale. Nie wiem, jak długo jestem tu już uwięziony. O, to ósemka. Chyba sobie poszły, ale na wszelki wypadek zaczekam jeszcze trochę. Pamiętasz, tatku, jak miałem 5 lat i zabrałeś mnie na wieżę widokową? Byłem tak dumny, że udało mi się wejść na szczyt, ale nie mogłem złapać tchu z wykończenia. Myślałem, że będziesz ze mnie dumny. Ale powiedziałeś, że brzmię jak stara astmatyczka. Boję się, tatku. Frank miał rację. Powinienem był zostać. Ale chciałem ci udowodnić, że nie jestem tak słaby, jak mi wmawiałeś. Dobra. Przemieńce już pewnie sobie poszły. Tak. Droga wolna. Jednak nie. Dobra, mamy koniec historii Antona Nowaka, który najlepiej zdechł na wieżowcu BNC, czyli na tym przed nami. Ale nie wiem, czy mój dodatko o nim jest tu. Cholera wie. Dobra, ja w ogóle czas puściłem. Damy radę. Bo jak nie mi to kto rozegra to. O kur. O Boże, zesrałem się, żebym musiał znowu tu wejść. Z tamtego punktu biec. O Boże. A z dzień minął w świecie gry przynajmniej. Ja tutaj zrobiłem 50 prób. Podkurwiony dosłownie, że tutaj prost miliardowy biegnę. Więc to już wiecie. O Boże. Okej, trzeba jeszcze raz tylko to przemyśleć. Z główcią. Czy z dupcią, kto tam wie. Okej, no najwyższy, na najwyższy. No. Prawie spadłem. Jeszcze z 10 prób my tam wejdziemy. To jest ostatnia prosta, to jest 20 metrów, to jest ode mną. Najlepiej będziemy musieli tu jeszcze zejść, bo tu jest jeszcze kryjówka z tego biegacza pod nami, ale widać, tak się skończyła przygoda Nowaka. Mamy część 8, 6, 4 i 1, brakuje nam kilku. Ważniejszych bym powiedział. O kurwa, ledwo przeżyłem. Mamy jakąś pomysł chyba, jak to zrobię, wiecie? Nie wiem, ile razy jeszcze spadnę, kiedyś mi to wyjdzie. Coś mi po prostu nie wychodzi. Jakby złapanie się. Muszę lepiej, że mi wychodzi nie złapanie i nie muszę tu biec niż... no. Myślę, mogłem jednak to rozpocząć film tam na samej górze, bo widzę, że też mi to chwilę zajmie. Plus taki, że non-stop udaje mi się tu spaść, ale... nie wiem, jak długo. A gorzej, że nie wiem, czemu ja się nie mogę złapać. To mnie bardziej zastanawia, wiecie? Czemu?
Czekaj, przewidziałem, że jedno jest wyższe od reszty. Dobra, udało się. Nie wiem, tylko to zamykał później. Wiecie? Na miejscu Aidena. Później jest mały problem. Idź do mapy. Patrzcie, to nam pokazuje tą część. Dokładnie na to. To działa na tą strefę, więc to sobie zobaczymy. Tu jest jeden inhibitor. I tu jest jeszcze trochę na tej części podwodnej, co jest zalana. Na razie tu nie idziemy po te inhibitory, chociaż pewnie to byłoby łatwa rzecz do zdobycia. Dziwne, bo w ogóle... A, historia Antona Nowaka słyszeliśmy w dzienniku Franka. Że jego historia zakończyła się w wieżowcu BNC. Tutaj słyszeliśmy jakby fragment z tego, tylko nie jestem pewien, czy z tej części. No to wieżowca BNC, tam się jego historia zakończyła, to czemu notatka o tym jest tu? Przekaźnik wojskowy na Fontland. Neff found lost land. Tu jest kolejna część miejscówy. Coś mi się zdaje, że kolejna część mapy by miała być jakaś miejscówka, to by była gdzieś tu. To jest teren taki, który mam nieodkryty. No bo to już mamy ogarnięte w końcu. Więc pójdziemy teraz... Ale to jest gdzie? Gdzieś tam daleko. Dobra. Patrzcie, to jest te gówno. To wygląda trochę jak maczużniki, jak klikacze. Jak klikacze z The Last of Us to lekko wygląda według mnie. Tak szczerze mówiąc. Trochę jak klikacze z The Last of Us. Tylko, że klikacze szły, przerażające dźwięki wydawały, no i po prostu cię strzelały. A to gówno biegnie szybciej ode mnie na sprincie i mnie wybucha przed pyskiem. Jak te purchlaki takie, ale jak z jedynki były w wieżowcu BNC. I czasami je spotykałem w mieście, czyli dosłownie z raz przy samym wieżowcu później była mgła. To mnie jakoś to zbytnio nie dziwiło. One działały jak w jedynce. Cię cicho. One działały jak w jedynce, czyli po prostu, no... Podbiegały, puf, rozsadzały się. I to szły bardziej, bym powiedział, wolno. Mam jeden sprzęt wojskowy, jeszcze dwa, dobra. No. Co nie? I to było takie, wiecie, no one były wolne, a to wygląda jak klikacz, biegnie sprintem jak sprinter z jedynki. Co nie? I chce mnie zaatakować i wybucha mi przed mordą. Ale mi w brzuchu burczy. Co się ostatnio stało z Francie? Jest nowy kucharz, czy ja? Cii. Nie słuchałaś na odprawie? Będzie dzisiaj inspekcja. Od kiedy jest z ciebie taka nudziara? Ten w ogóle potworny szpikule. Zostawia mnie w ogóle ta broń, bo dostałem od baby. Masz czego poziomu zadaje tylko 45 obrażeń. Ale zastanawiam mnie jej opis, bo... Moja, to jest solidna broń wojskowa, świetna, sprawdza się, bla, bla, bla. Ten potężny łuk posyła strzały z ogromną mocą, co pozwala zabić najbardziej agresywne i pozornie niewrażliwe monstra. Można go także użyć do podpalania pianek przy ognisku w spokojną noc. Potworny szpikulec, ma tylko 45 obrażeń, ale praktycy strzelając do potwora, mimo że on jest trzeci poziomowy ze strzały, tak po prostu na siódmym poziomie, to na hita go prawie zrobiłam, więc nie wiem, czy on jest taki słaby. Na razie go trzymam, bo może jeszcze się przyda. No trochę. Co się nazywa dobry towarek? To się nazywa dobry pimpark. A, i znalazłem w ogóle jeszcze przed poprzednim filmem, ale już tego wam nie zapomniałem o tym powiedzieć. Broń, zabytkowy młotek, słabszy trochę o kilka obrażeń, bo aż o jedno, ale on jest bez ulepszeń, a ten ma już ulepszenia i ma jeden, porównajmy se za chwilę. Toż to skarb, jakiego szukałam.
Może nie mam tu łomżyka skrzyni, ale znajdę na to miejsce. Od jakiegoś czasu próbowałam to złowić. Tego akurat nie sprzedam kary za spóźnienie. Można mnie czasem pomylić z bandytą. W końcu na to trafiłam. Ja w końcu muszę zmienić spodnie, bo mam grube bojówki czwartego poziomu. Nie ma nic dobrego. Mam, ale mi chodzi tak, nadal o ochronę. Mogę to w ogóle wszystko sprzedać za 5 kafli, ale jakoś nie czuję potrzeby. Chciałabym, żeby inni klienci byli tak obyci jak ty. Zarzuciłeś sieć na świetny sprzęt. Mam dobry towar, czego nie mam. Brakuje mi nowy. Bronić i służyć! Bronić i służyć! Od razu widać, że to twój pierwszy raz w ciebie. Nikogo tu nie obchodzą twoje biznopatyki. Na pewno można się stąd jakoś wydostać. Nie zatrzymuj się, obywatelu. Wystarczy odsiedzieć swoje w ciszy. Człowieku, nienawidzę swojej roboty. Ale jednak lepiej być po tej stronie. Ty jesteś spod... Cześć, Kyra. Masz nieśmiertelniki? Ty, nie zapisały mi się i mam tu dwóch. Mam blachy Braska i Atoma. Proszę. Mam tu dla ciebie drobiazg. Masz inne nieśmiertelniki? Tak. Znalazłem blachy Sierry, małego Rona i dzieciaka. Dawno temu już ci je oddałem, ale widać, że cofnął zapis. To dla ciebie. Masz inne nieśmiertelniki? Już nie. O ile wiem, Brasco i Sierra byli braćmi, prawda? Tak. Byli nierozłączni. Po śmierci Sierry Brasco stał się narwany. Brał na siebie najtrudniejsze zadania, jakby rzucał wyzwanie śmierci. Kiedy musiałam powiedzieć ich matce, że on też nie żyje, to był jeden z najcięższych dni w moim życiu. Czy Sierra i Mały Ron... Sierra Tak, ja to pamiętam. Trzeba to cofnąć, żeby to zobaczyć. W sensie, nie wiem po jakiego grzyba to pominąłem, to po prostu powiedzieli o tym, no, że wiedzieli, że było mi niestety trudno. Jest tu jeszcze jakieś zadanie? Jesteś z powrotem. Mam jeszcze jedną misję. Ale dzisiaj plan jest raczej inny. W ogóle ten łuk na razie... Na razie go będę trzymał. I... Myślę, żebyśmy mogli dzisiaj jeszcze zrobić... A, bo dobra, na razie nie. Jest odpowiedzialny za masakrę w czarny poniedziałek. Wcale tego mi wiatrazy już nie słyszałem. Gro. Mamy jedynie ścianę męstwa już z misji takich aktywnych na ten moment. Więc ja tak patrzę, że mogliśmy by zająć się jakimiś zadaniami. Tu Moody Grimes mam większościowo odhaczone. Te tereny też. Niby tu jest jeden inhibitor, ale nie mogę znaleźć nigdzie kodu. A tu jak przylazłem w ciągu dnia, to było kilka większych stworów i notatki też nie widziałem. Więc będę musiał tam pójść niedługo, ale to jakoś mnie obchodzi. Zastanawiam się, czy sobie gdzieś tu nie pójść, albo na garnizon, bo tutaj naprawdę tą strefę już dawno temu odblokowaliśmy, a my nas to w praktyce nie było. Więc nie wiem. Ukojenie, zadanie poboczne, nocne. Może naprawmy wiatrak jałowiec. Potem zrobimy sobie coś tu pod przykrywką, tą okolicę sobie może jakoś oczyścimy. Wiatraka jałowiec mamy trochę daleko. No dobra, stąd z szybką podróżą się udamy.
Chuj, mamy w końcu teraz będzie fajna broń. Będziemy mieli legendarny zabytkowy młot. Ale będzie trzeba ten młotek ulepszyć, a wiem, chcę zrobić najpierw te misje o tych nieśmiertelnikach wszystkie, a tej kolejnej, ostatniej części nie planuję na dziś. Chcę ją zrobić, bo wiem, że dostanę w prezencie jedną rzecz, taki nieśmiertelnik z napisem Kark Rain. Ja po prostu to bym chciała sobie na niej powiesić. Tego na razie nie zamierzam broni ulepszyć, czyli też jednocześnie używać, bo bez ulepszenia jakoś nie chcę jej używać. Póki nie dostanę tego nieśmiertelnika. Tarka jest mi tu zbędna. W ogóle broń jakoś wziął. O. Chyba dam radę w ogóle wylecieć na to. Nie możesz we mnie rzucić niczym. Jak ty we mnie rzucisz, to ja stąd spadnę. Gdzie, nie pojedziesz tu sobie jeszcze wrogowie wiatraka. Dziwne, bo zabiłem wrogów. To było trzech. Ewentualnie tu jest jeszcze jeden gdzieś jakiś. Szybko się tu przejdę, bo też może być na tamtej części. Wszystko. Trochę złomu zawsze się przyda. No bo trzeba wiatrak naprawić przed nocą. O, gryf gitarowy. Myślałem, że bym musiał tu wejść, a tak patrzę, że to był jeden z prostych wiatraków od dawna. W sumie garnizon mam dłużej niż strefę, gdzie była baba i tak dalej, odblokowaną, a jeszcze jej nawet dobrze nie zacząłem. Tylko się tak unikałem, jeszcze później jak bombardowali mnie, mi się jeszcze bardziej chciało do niej coś robić. Mam jeszcze 20 minut.
Wiatrak jałowiec, dobra. Gdzieś coś jest, więc chodźmy tu tak bardziej. Wstępnie na tej desce, będzie lepiej nam obserwować tą część. Coś tu niby jest. Obóz bandytów. Dobra, i może coś jeszcze na tą stronę znajdę. Zeskanując teren. Z tego punktu już chyba raczej nic nie zobaczę, to chyba wszystko, więc... Chodźmy. Czasami nie mogę spać przez te okropne dźwięki wydawane przez zarażonych. Najlepszy to, czego potrzebujesz? To miło. Dobrze wybrałeś. To... Nieźle, kolego. I wszystkiego, co tu masz. To potrzebuję. Głównie pióra i metal. Znasz się na swoim fachu. No. Miło było. To nie wystarczy. Obliczyłam, że musiało wylać przez cały tydzień, żeby zniwelować skutki suszy. Mamy 17 minut jeszcze. Za popieprzony dzień. Jak myślisz? Kiedy się skończy zadanie? Karla, spytaj. To jego cyrk. Karła. Najlepiej Sophie już rządzi, to jest lepsze. Tekst taki przedawniony. Chciałem kupić sadzonki cukinii. Ale ceny takie, to, czego... że najpierw musiałbym znaleźć worek złota. Dobrze wybrałeś. To ci się spodoba! Wróć kiedyś do mnie! Dobra, odblokowaliśmy sobie tutaj wiatrak w okolicy i jakieś takie okoliczne rzeczy. Tu mamy misję, to chodźmy sobie ją zrobić. Widziałeś, co się dzieje sprzeciw? Możemy zmienić ten... Tylko tyle masz mi do powiedzenia. Jest trudne! Nie ma opcji! Zamknij jebany ryj, Oli! Musieli ją zdemaskować! Ci renegaci to zwierzęta! Hej, wszystko w porządku? A tobie co do tego? Nie twój interes. Oli, zluzuj gumę. Nie wiesz, kto to? To ten pielgrzym, Aiden. Skoro już pytasz, jedna z naszych, Karin, pracuje pod przykrywką w pobliskim obozie renegatów. Szpieguje. Ta, zgłosiła się na ochotnika, by wleść w paszczę lwa. Regularnie raportowała, aż przestała. Od iluś dni nie dała znaku życia. To nie w jej stylu. Musieli ją złapać. Dzięki za ekspercką analizę, panie Czarna Rozpacz. Ktoś musi tam pójść i ją znaleźć. Sugerowała wam, że ma kłopoty? Nie bardzo. Jej raporty przychodziły coraz rzadziej, ale nic poza tym. No, były też mniej przydatne. Myślałem, że niedługo to rzuci i wróci do domu. A to nagle puf i zniknęła. Bardziej mi się zdaje, że chyba albo ją porwali, albo tam została na stałe.
tak patrząc. Co właściwie tam robi? Dowiaduje się wszystkiego, czego może. Te renegackie ścierwa są skończone, a dzięki niej mamy informacje. Skończą z Hukiem. Dobra. Dlaczego jej nie poszukacie? Nie ma opcji. Renegaci zwęszyliby nas w mgnieniu oka. Byłoby po nas. Tak, to jebani renegaci. Może i jestem facetem, ale i tak mogliby mnie zgwałcić. Rozumiem. Ale śmieszne. Ty to masz problemy. Puchu mi piszczy, a bym nie wiem czemu. Pójdę sprawdzić. Mam lekki pisk. O kurde, naprawdę byś nam pomógł. Mam papiery, które pozwolą ci wejść do obozu. Jego też dorwą. Widzisz, z czym muszę się użerać? Daj mi te papiery. Tamten jest dobry. Będę to stary. Podrabiałem je na szybko. Jak ktoś im się bliżej przyjrzy, to się kapnie. To oznacza, że jak już wejdziesz, musisz działać szybko. Dasz radę? Jasne. Świetnie. Teraz uważaj. Obóz renegatów jest wciśnięty między biurowcami. Okej. Okay. Jak ją rozpoznam? No cóż, w takich miejscach wielu kobiet nie ma. Ale musi wiedzieć, że jesteś z nami. Użyj tajnego hasła. Wydoiłaś kozy? Ona odpowie, kozie mleko jest zbyt kwaśne jak na mój gust. To będzie Karin! Kozie mleko jest... co? Co to ma być za hasło? Świetne, co nie? No gówniana, ja jak gówno. To moja inwencja. To wiem od... wiadomo czemu. Aha, takie okay. Gówniane. No jeden jest lekko... uprzedzony, a drugi jest taki byle jakim. Dobra. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Tak, ja wiem, że tu przed nami jest anomalia GRI. Zawsze lepiej mieć strefę niż tego nie mieć. Jak kiedyś będę uciekał przed kimś zarażonymi, to tu bym się schował. I pod nami jest punkt na lornetkę. Jak w ogóle ta para mgła się w końcu zmywa. Już się bałem, że mnie dorwiesz. Ja wiem, śmieszny jestem. No, będziemy się wkładać do renegatów. Bardziej na papierach sobie wejdziemy. Ale są na szybko, czyli takie gówniane. Dobra, trzeci poziom. Wróciłem z patrolu. Mogę przejść? Pokaż swoje papiery. Alpha Jim. Wyglądasz znajomo. Nie widziałem cię już gdzieś? Może. Ciągle ktoś mi to mówi. Tak. Masz taką jakąś znajomą twarz. Witaj w domu. Cześć, drogi renegacie. Dzięki. Bez maski, rozpoznawany w chuj. Po zabiciu szefa. W sensie najlepiej bardziej to ja się dogaduję z szefem. Muszę zgłosić raport, bo będę w dupie! Nie chcę utknąć. Wydoiłaś kozy? Kozy? O czym ty do mnie pierdolisz? Przepraszam, nieważne. Na zakochane gratów nie chcę się spytać, tylko nie cię. Gdzie jesteśmy? Nie snuję posterunków na zadupiu! Niemu w porównaniu do tego miejsca twierdza to przytulne miejsce. Tam przynajmniej mam własne łóżko. Ja spać na podłodze.
Podłogę! Już kurwa! I to teraz i przestań pierdolić! Dopiero, no jesteśmy na siłowni Alfa Gym, no to. To ma być obóz? Już widzę Karen. Ale no. Nie bardzo mam czas. To zajmie tylko chwilę. Slipki czy bokserki? A, wolne jajca, pełna swoboda. Widzisz, kto teraz jeszcze chodzi w gaciach? Niech ci będzie. Masz rację. Cieszę się, że pomogłem. Muszę... Ej, zaczekaj. Czy ty nie jesteś... W pośpiechu, tak. Na razie. Dlaczego ci renegaci są tacy brzydcy? Jezu, to żaden posterunek. Prędzej wystawa psów. Wydoiłaś kozy? Nic nie wiem o kozach, przystojniaku. Ale jeśli szukasz... Nieważne. Aiden, tu Stan. To kiepski moment. Muszę cię ostrzec. Strażnicy się kapnęli, że papiery to podróbka. A kurwa. Otóż to, zegar tyka. Musisz znaleźć Karin i zwijać interes. Zaraz zaczną przetrząsać obóz. Zrozumiałem. Ja już ją znalazłem. Robili, gdyby nie zaraza. Nie ma co się w to zagłębiać, stary. Poważnie, gdyby życie było normalne, jak myślisz, co byśmy robili? Nie słuchalibyśmy twojego pierdolenia. Wydoiłaś kozę? Kozie mleko jest zbyt kwaśne, jak na mój gust. Przysyłacie SP? Tak. Coś ci grozi? Tylko ze strony SP. Co masz na myśli? Ja poznałam kogoś. Nazywa się Alfons. Renegat. Człowiek jest renegatem, ale to tylko łatka, tak jak stróż prawa. Powiedz SP, że mnie odkryli i zabili. Inaczej będą mnie szukać. Nie odpuszczą. Stracę Alfonsa. Stracę wszystko. Jak idzie? Tak, znalazłem ją. Powiemy, że nie żyje. Okłam SP. Jej grób znaczy się. Co? Zabili Karin? Niestety. Ożeż, kurwa. Niech tylko kura się o tym dowie. Mówiłem ci, że jest trupem. Dzięki, Aiden. Zdaje się, że mamy związane ręce. Przykro mi, że nie mam lepszych wieści. Bez odbioru. Dziękuję. Uratowałeś mi życie. Liczą się nie tylko łatki i uniformy. To za mało, wiem. Ale przyjmij to, proszę, z wyrazami wdzięczności. Dzięki, ale raczej nie wyjdę stąd żywy. Musieli już zacząć mnie szukać. Za tobą są drzwi. Możesz uciec niezauważony. Dzięki. I powodzenia. Tak naprawdę mieliście drzwi. Tu. W takim punkcie. Nie, no. Tylko poza tym jesteśmy pod tym budynkiem. Ciekawe, czy zobaczy typa na dachu. Nie ma go. Dobra, gdzie teraz idziemy? Tu są inhibitory. Tu nie ma nic ciekawego. Tu jest zadanko, to chodźmy tu. Piekarnia, może być nazwa. Jak dla mnie. Wyląduję tutaj, wykupię wszystko, co mam w magazynie, bo się przyda i wyruszymy z tego budynku. Moja matka już mnie nie poznaje. Nie wiem, co mam robić. Cały czas się nią zajmujesz. Jak
mogę pomóc, kiedy ty złotko? Zamierzasz sama zacząć żyć? No i wszystko. Szkoda trochę. Tak myślałam, że to kupisz. Wykupuję wszystko u każdego handlarza, więc no. A jedna handlarka mnie irytuje. Jedna tylko. Ta przy kantynie. Negackie ścierwa. Tak wiem o to anomalii. Ale przydałoby się gdzieś lądować. Kojarzą mi się zawsze z pierwszym Haranem, nie wiem czemu. A pokażę wam tą ciekawostkę, bo już kiedyś o tym mówiłem. Nie chcę jechać. Tutaj powinien być gdzieś zaraz napis na dźwigu z takim. Na ogół na nich pisze, wyżej. O, patrzcie, tu pisze. Jest Roof Crane i napis jest zamazany i tu pisze malutkie Kyle. I teraz jest Kyle Crane, czyli bohater pierwszej części naszego Dying Light'a. Takie malutkie nawiązania od twórców do Kyla. Chyba muszę to jakoś wejść, a nie mam pomysłu, więc zrobimy tak. O, o. I teraz tu, tu. O, o, tak. A tu była droga? Dobra, już sobie wracę. Gdzie one są? Musi być ich więcej. Coś się stało? Nie, nic. Tak tylko do siebie gadam. Widzę, że coś nie gra, ale spoko. Po prostu nie da się nic zrobić. Jest ich zbyt wielu. Kogo? Renegatów, degeneratów. Pół roku temu porwali mojego syna, Ruka. A mnie zmusili do produkcji narkotyków. Przed epidemią uczyłem ich w szkole chemii. Jednego nie przepuściłem do następnej klasy. Ale co z twoim synem? Jest ich zakładnikiem. Jeśli spóźnię się z kolejną partią narkotyków, zabiją go. Może trzeba tym bandziorom dać lekcję? Ale ich jest cała banda. Pchałem się w gorsze gówno. No i bardzo nie lubię porywaczy. Pomożesz mi? No, spróbuję. Gdzie trzymają Ruka? W budynku wojskowym nad kanałem na południe od Muddy Ground, niedaleko Culvert Island. Wejście jest od St. Paul Boulevard, za rozwaloną lawetą. Tylko uważaj. Kiedyś sam tam poszedłem. Chciałem go uwolnić. Nakryli mnie. A później przynieśli odcięty palec Ruka. Dopóki te bydlaki żyją, nigdy nie dadzą nam spokoju. Będę ostrożny. Pójdę za tobą. Będę czekał na zewnątrz. Jak masz na imię? Aiden. Dziękuję, Aiden. Od pół roku trudno mi zmrużyć oko. Co oni tam robią z moim synem? Tak się o niego martwię. Szkoda mi go. Przed nami na zniszczonej lawecie. Dobra. Że renegackie kutwy się kryją w takich punktach i ich nie zauważa. To jest dziwne czasami.
Zniszczono nawet to wejście. Wiecie co? Czekaj, nam było 38 minut. 2 to jest 40, no to tak 8 jeszcze, tu będzie 46, dokończymy tą misję. Dobra, to są tylko renegaci, więc w sumie jedynie się bym wyleczył i to tyle. Że mi tak szybko te leki schodzą. U baby kupiłem partię wielką, a to mi już schodzą. Ale dobra, stać mi na 55 aż już. Mam 12 piór i 200 tego, więc w końcu surowcami wychodzę na prostą. Wyleczmy się tylko, żeby no przed walką być... Chyba nie zdążył. Śmieszniejsze jest to, jak on mnie zauważył. Nie do wiary, co? Nie wierzę własnym oczom. Patrzcie tylko na to. Bez becy nawet się nie połapią. Róg. On tu leży na górze. To dziwne, bo byłem tu obok. Jesteś cały? Ma wszystkie palce. Tak. Szprycowali cię tym gównem. A ty co za jeden? Aiden, twój ojciec mnie przysłał. Ojciec? Mój tata. Już nic ci nie grozi, zabiorę cię do niego. Nie. Co? Nie potrzebuję ciebie, ojca, ani nikogo innego. Jest mi tu dobrze. Daj mi strzykawkę. Czekaj, masz wszystkie palce. Bandyci żadnego ci nie ucięli. To wszystko ściema? Zostaw mnie. Nie było żadnego porwania, tak?
Nabrałeś ojca, żeby robił ci darmowe dragi. Wynoś się stąd! Jak mogłeś to zrobić, ojcu? Nie chciałem, dobra? To silniejsze ode mnie. A czego chcesz teraz? Wolisz skończyć w tej dziurze, niż wrócić do ojca? Ruch! Synu! Syneczku! Nareszcie! Mam cię z powrotem! O co chodzi? Reakcja ojca. Wszystko dobrze? Tu. Nie powiem, ale liczę, że się ten gościu malutki ogarnie. Chłopak dużo przeszedł. Faszerowali go tym szajsem. Boże, nie wiedziałem. Chodź do domu. Zajmę się tobą. Wszystko będzie dobrze. Dziękuję. Ty, jak tam chcesz. Powodzenia. Dobra. Coż tu jest? Cholera wie. Kurde, nie wiem co to jest, nie mogę tego namierzyć. W ogóle zróbmy sobie trochę strzał w końcu. 20 nam na razie starczy. Dobra, zrobiliśmy trochę już rzeczy, ogarnęliśmy. Bo coś tu niby jest na tym Multi Grimes. Znaczy nie, to jest na tej strefie, tu jest tu, jakby. Tu jest wiatr, tu jest woda, wiatrach to chodzi, jest jakby punkt... To mi namierzasz! Kryjówka z tego biegacza. Zastanawiam się, gdzie tu jest jakaś wieża, antena, czy coś takiego, wiecie? Tu jest obóz, trochę gratów, metro, wiatrak, punkt jakiś śmieszny. Dobra, myślę, że w kolejnym filmie zrobimy tą anomalię. Na razie to byłoby na tyle. Ja byłem Meryczką. Na razie nie cześć, popowiedzimy się w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2. Stay human. Pa, pa.